Witam Cię bardzo serdecznie, Paweł z tej strony. Standardowo powiem już z nietypowego miejsca. Nagrywam dzisiaj z Oceanu Spokojnego. Spokojnego, a na pewno chłodnego, bo dzięki temu, że jest chłodniejsze, jestem w stanie w ogóle nagrać. Tu jest taka temperatura, jest no blisko 40 stopni, jak nagrywam teraz to wideo. Więc próbowałem to już kilka razy robić na tej pięknej plaży. Natomiast powiem tak, 3-4 materiały wystarczy. Mam nadzieję, że będąc teraz w wodzie, będzie to znacznie, znacznie szybsze. A dzisiejszy temat tego odcinka jest o tyle ciekawy, że to jest odpowiedź na jedno z pytań w komentarzach. Która kampania, czy który case study, tak upraszczając to pytanie w skrócie, była najbardziej inspirująca i najszybsza zarazem? Jaki jest mój rekord sprzedażowy? Ja muszę powiedzieć trochę nieskromnie, bo wiem, że w Polsce mówienie o wynikach jest trochę tematem tabu, co jest trochę dziwne, tak? Dlatego, że zauważ, że z jednej strony chcielibyśmy, żeby wszystko było w 100% transparentne i wiarygodne. Chcielibyśmy, żeby trenerzy na przykład w wielu branż pokazywali swoje wyniki, tak zwany proof, a z drugiej strony, kiedy słyszymy już, to odbieramy to jako jakby to było chwalenie się. Ja bym chciał, żeby w 100% nie odbierał tego, co teraz powiem, jako chwalenie się, ale bardziej jako coś, co przede wszystkim ma Ciebie zainspirować. I kawa na ławę, czyli która kampania była najbardziej, która aktywność najbardziej była aktywna, najbardziej dochodowa, rekordowa. Numerem jeden, absolutnym numerem jeden ze wszystkich, jak sobie robiłem podsumowanie, rekordem to było ponad 750 tysięcy złotych w jedną godzinę, godzinę 10 około. To był live z Andym Harringtonem, który prowadziłem jakiś czas temu. I powiem szczerze, że tak jak Andy jest dla mnie wymiataczem, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest osobą, która potrafi to świetnie robić. Jeżeli byłeś na żywo u niego, dokładnie na spotkaniu jakimkolwiek, właściwie na myśli spotkania stacjonarne, to widziałeś, co on potrafi po prostu wyczyniać podczas spotkań. 750 tysięcy ponad godzinę czasu podczas live'a na żywo, webinar. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, ile mieliśmy wtedy osób. Na pewno mieliśmy powyżej 5000 osób na żywo, ile nie więcej. Natomiast to było w ramach kampanii do Antonego Robbinsa. I to był jeden z webinarów, drugi bądź trzeci, jeżeli dobrze pamiętam, trzeci live. Także live'y są nadal bardzo skuteczną metodą na to, żeby zbudować zaufanie, zwiększyć sprzedaż, a to był live nietypowo sprzedażowy, czyli on był przez 45 minut, 50 minut tak naprawdę czystym contentem, czystą edukacją. Coś, co można powiedzieć, zaprzecza nawet wielu prawą fizyki, w tym sensie prawą marketingowym, żeby nie zasypywać ludzi zbyt dużo, odbiorców zbyt dużą ilością wiedzy. Tak Andy ich zasypał i w efekcie końcowym sprzedaż była taka rekordowa. Czy jaką powieść ostatnio czytałeś? Czy też jakieś powieści? Nie, nie. This man needs to get a life. Anyway. Nie, jemu jest potrzebne prawdziwe życie. Ten człowiek musi chyba częściej wychodzić. Drugi przykład to była cała kampania, to był wynik całej kampanii, której niestety nie mogę wyniku zdradzić wprost, ale możesz sobie matematycznie policzyć. Średnia cena biletów to jest 2000 zł razy 8000 sprzedanych biletów. To daje kupę kasy, krótko mówiąc. To był wynik 6,5 miesięcznej kampanii, również Antony Robbins. Również Antony Robbins, plus minus, bo dokładnej kwoty zdradzić nie mogę. Teraz tak, jeżeli chodzi o to ważne jest to, żebyś używał materiałów wideo, jak widzisz, bo one działają bardzo dobrze. I ważne jest to, żebyś używał bez kontaktów bezpośrednich. Jeżeli miałbym ci powiedzieć wynik rekordowy mojego klienta, i to są klienci... Ja na starcie też chciałbym podziękować w sumie Pawłowi tak naprawdę, bo to jest jedna z osób, która też jest współodpowiedzialna za mój, za nasz sukces, bo biznes prowadzę, buduję oprócz fenomenalnego zespołu razem z bratem i jego żoną, czyli chyba to jest moja szwagierka, jak się nie mylę, bo zawsze mi się to myli, nazewnictwo. I jesteśmy, gdzie jesteśmy, dlatego że kiedyś gdzieś tak naprawdę ten facet mnie zaraził marketingiem, bo jeszcze 3,5 roku temu to ja nie wiedziałem, co to są strony lądowania, nie miałem konta na Facebooku jeszcze chyba 4 czy 4,5 roku temu. Jest jeden z filmików w Akademii Ekspertów w 2015 albo 2016 roku go nagrywaliśmy i tam pojawił się wynik już siedmiocyfrowy.
Teraz biznes się rozpędził, idzie naprawdę jeszcze lepiej niż wcześniej, więc... Myślę, że te trzy kampanie generalnie, tak? Czyli kampanie z Państwem Piaskami, kampanie z Łukaszem Milewskim na Tonego Robinsa i na Nika Wójcica oraz ten live, to są takie rekordowe, a gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, co mnie odróżnia od innych przede wszystkim, od innych osób w Polsce, to są trzy cyferki. 100 milionów dokładnie. Ponad 100 milionów złotych w wynikach klientów, nie moich, w wynikach klientów potwierdzonych. To jest kwota tak naprawdę, którą przestałem liczyć w 2016 roku. Teraz jest prawdopodobnie dużo. Oj, ktoś mnie tutaj łapie. Myślę, że rekin, oby nie. Dużo więcej, czyli ponad 100 milionów złotych w wynikach. Podejrzewam, że tego jest dużo więcej, natomiast nawet już nie liczę, bo... No bo jaki jest to? Co za różnica, czy ja ci powiem 100, czy 120, czy 140, no. I tak, jakby 100 milionów położyć w ciężarówkach, to przecież byłoby ile ciężarówek? Kilkanaście przynajmniej. W każdym razie życzę ci tego. Jeżeli ten materiał był do ciebie inspirujący, jeżeli ci się podobają takie materiały. Interesują cię wskazówki na szybkie zwiększenie sprzedaży, ilości klientów, to zapraszam ciebie na najbliższy live, na najbliższe spotkanie na żywo ze mną, które się bezpłatnie odbędzie właśnie w internecie. Kliknij w link, który tutaj jest dokładnie obok tego ekranu, bądź wejdź dokładnie pod adres, który właśnie widzisz i zapisz się na bezpłatne spotkanie za darmo. Oczywiście otrzymasz jeszcze więcej tego typu wskazówek. Do zobaczenia.